Zostałem w końcu przyjęty na komendzie i będę teraz składał wyjaśnienia, w jakiej sprawie tutaj przyszedłem. Także zapraszam do słuchania. I tak. Słucham. Przede wszystkim w dniu 6 lutego rozpocząłem znaczy tak, nazywam się Sylwester Kula, prawda? To już powiedziałem, prawda? I w dniu 6 lutego rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej, której przedmiotem był konsulting. Konsulting w jakim zakresie? W szerokim, bo ja jestem ekspertem w dość dużej specjalizacji. Mam kilkanaście właściwie różnych... Ale przemysł, spożywcze rzeczy, czy powiedzmy... No nie, no, nowe technologie, wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, strategia, taktyka, dyplomacja i kilka innych rzeczy, to jest w mojej wizytówce i ta wizytówka znajduje się na YouTubie. Rozumiem. I wystarczy wpisać Sylwester Kula albo nazwę mojej organizacji, czyli symetria.space. Space się pisze, prawda? Ja 6 lutego rozpocząłem prowadzenie tej działalności, prawda? A już 10 lutego policja w Mysłowicach umieściła mnie w szpitalu przy ulicy Kolczaka w Katowicach. Przebywałem bezprawnie w wymienionym szpitalu do dnia 3 marca, ale chodzi o tą sytuację, która zaistniała 10 lutego, bo teraz w tej sprawie przychodzę. A co się stało 10 lutego? Policjant, było dwóch policjantów. Był policjant i policjantka. To trzeba ustalić, kto mnie wtedy przyjmował, prawda? I ten pan policjant stracił... Ale to od nas z jednostki. Tak, to jest od to... was, tak, dokładnie. Była interwencja u pana. Tak. Ale w związku z czym? Ktoś zgłosił, czy... co się stało? Nie, ja przyszedłem porozmawiać z komendantem. Tutaj, aha, czyli tak, 10 lutego przyszedł pan do nas do komendy rozmawiać z komendantem, tak? Dokładnie. A w jakiej sprawie? Czy coś... No właśnie w tej sprawie. W tej, dobra. No i? I jak zawieźli mnie stąd, bo nie wpuścili mnie do komendanta, uznali, że coś ze mną nie tak, zostało wezwane pogotowie i zostałem zawieziony na Kolczaka. I tam na tym Kolczaka dość długo była rozmowa, a ja cały czas prowokowałem słownie do myślenia wszystkich obecnych uczestników. Było ich w sumie 7, bo to było 2-3 osoby z załogi medycznej. Chyba 2 albo 3, no nie wiem jak tam załogi jeżdżą. Dwie osoby od... ratownik, kierowca, może być jeszcze lekarz, no różnie może dwie być. Dwie osoby od was z policji, policjant i policjantka. Czyli patrol standardowo. I chodzi o tego policjanta przede wszystkim, o niego, bo ta policjantka wykazała się spokojem. I tam był jeszcze lekarz, psychiatra i bodajże jeszcze dwie osoby jakoś tam z obsługi szpitala. Tak, dokładnie. Także było dość szerokie grono. I to była dość długa debata, która trwała. I udało mi się sprowokować waszego policjanta i stracił panowanie nad sobą. I kiedy ja siedziałem tylko i składałem wyjaśnienia i mówiłem słownie, prowadziłem konsulting, to on do mnie podszedł i mnie zaatakował. Czyli siłą, ja miałem ręce tak, bo specjalnie tak schowałem do tyłu ręce, a on do mnie podszedł i mnie tak wygiął, pokazując mi swoją siłę, jaki on jest silny. To się wydarzyło najpierw. No i ja go... A w jaki sposób chodzi o to prowokowanie, prowokacja słowna? Bo o co to... O to, że ja mówię prawdę, a każdy myśli, że ja żartuję i nie przyjmuję mojej prawdy, tylko myśli, że zwariowałem. A może mi pan powiedzieć, o czym pan wtedy mówił? O tym, że... Bo powiedzmy, co wytrąciło z równowagi, co sprawiło, że policjant no, po prostu jakoś zirytował się. Bo ja zobaczyłem, że ten, że on się zaczął denerwować i jak zobaczyłem, że on się zaczął denerwować, to zacząłem do niego tam coś tam uderzać, w sensie, że widać, że jest słaby psychicznie, że A po że co nie pan daje... to robi? Żeby pokazać siłę słów. Czyli agresję słowną. No. Swoją. Po co? No, po to, żeby sprowokować do myślenia. Sprowokować, ale czy na pewno do myślenia? Tak, do myślenia. A nie przyjął pan ale takiego założenia, że policjant jest człowiekiem. Każdy człowiek ma granicę, którą może ktoś inny przekroczyć. Dla jednych będzie to sfera prywatna, dla drugich będzie to sfera zawodowa, ale jeżeli taką granicę się przekracza, to należy się liczyć z tym, że to jest tak jak wchodząc do wody, jeżeli wejdę za głęboko, a nie umiem pływać, to się utopię. Zgadza się. Jeżeli wejdę na jakiś temat i zacznę prowokować kogoś,
w jakiś sposób dla niego nieprzyjemny, muszę się liczyć z tym, że jego odpowiedź w stosunku do mnie będzie również negatywna. Zgadza się, ale... To w tym momencie po co pan prowokował? Ale jest to funkcjonariusz policji, no, który jest po to, żeby strzec prawa, a nie łamać prawo. A w jaki sposób on złamał prawo, że pan go prowokował? No bo jako osoba, która ma strzec mojego bezpieczeństwa, mnie zaatakował. I... Ale przed, bo on, jeżeli on pana zaatakował, to pan wcześniej powiedział, że pan wcześniej go sprowokował. Bo on na początku nic nie robił, a potem pan zauważył, że jego irytuje pana konsulki. Sprowokowałem go do myślenia, dokładnie. I gdy pan to zauważył, zamiast zakończyć, pan dalej w to szedł. I on wtedy został wytrącony z równowagi. Tak. No i co ma być funkcjonariuszem do wytrącenia go z równowagi? Gdzie jest to złamanie prawa? Bo nie widzę go. No bo policjant mnie naruszył moją nietykalność. Ale ma pan prawo irytować policjanta? Na jakiej podstawie? Proszę mi powiedzieć. Mam prawo mówić prawdę. No ale no to proszę na mi podstawie właśnie, to proszę mi na powiedzieć, podstawie co pan wolności w konstytucji. Tak, dobrze, ale proszę mi w takim razie powiedzieć dokładnie to, co pan powiedział do tego policjanta, żeby wyprowadził. Ale to nie, to już ustali pan sobie z tym policjantem. Co nie, ale to pan będzie składał zawiadomienie. I ja muszę wiedzieć, co pan mówił, Ja nie pamiętam, co go wytrąciło z równowagi, bo tam wszystkich denerwowało to, co mówię. Aha, wszystkich. Dobrze, to w takim razie teraz tak. Potrafił pan do szpitala. Ile pan był w tym szpitalu? Za pierwszym razem byłem od 10 lutego do 3 marca. Jaka była podstawa leczenia? Ma pan może tutaj ewentualnie z historii swojego leczenia w szpitalu? Tak, mam. To jest moja najnowsza opinia. Proszę bardzo. To jest już trzecia opinia, wie pan? Bo ja byłem w tym szpitalu umieszczony bezprawnie 2 razy. A to jest trzecia opinia. Ta najnowsza, najświeższa. I tu mam jeszcze tą drugą opinię. Nie mam tylko tej pierwszej przy sobie. Już sprawdzam, może mam. Tutaj może mamy, aha, bo to jest ta za ten pobyt to jest przyjęcia 3-5, to tutaj mamy konsultacja 29. Czyli tu jest przyjęcie i tu jest zakończenie, bo tutaj mamy to ten drugi raz, kiedy pan był od 5 marca do 29 marca, tak? Tak jak tam pisze. Bo to jest karta informacyjna, zwięzły przebieg o badaniu, pacjent pora od drugi przyjęty do tutejszego szpitala, pobyt... Od kiedy tam jest? Nie, tutaj jest pobyt, dobrze, pobyt w dniach 10 lutego do 3 marca. Dobrze, a, dobrze. Czyli to jest pierwsza. Tak, wypisany został wówczas na własne żądanie, to wbrew druga. Zaleceniom lekarza. To mam wszystkie, komplet. A co zalecał lekarz? No, dalsze leczenie pozostanie w zakładzie zamkniętym. I faszerowanie mnie antydepresantami. Ale dzięki pobytowi ustabilizowano u pana. No nie. Uspokojono przynajmniej pisząc. Nie, nie. To opinia jest błędna. Lekarz się pomylił. Miał za małą wiedzę, żeby ocenić mój stan zdrowia. I dlatego... Aha, ja dokończę, bo to chodzi z tym. Ja go wytrąciłem wtedy z tej równowagi. On mnie pierwszy raz zaatakował. Później odszedł. Niby się trochę uspokoił. Ale jak lekarz zadecydował, że ja wymagam tej opieki, w sensie, że zostaję przyjęty przymusowo, bez mojej zgody i bez mojej woli, prawda? To w tym momencie był w stosunku wobec mnie mega agresywny, brutalny. Dociskał mi w ogóle tutaj ktań, tak? A pytanie, tam były jeszcze inne osoby, nikt nie reagował?
reagowali wszyscy, ale na jego brutalność nikt nie reagował. I nawet jak ja już byłem w... Ale nie widzieli tego, czy nie chcieli reagować? Nie chcieli reagować, bo wszyscy byli zdenerwowani moją osobą. Mhm. I nawet jak ja byłem już, on spojrzy, w pasach przypięty, zapięte ręce zapięte, tuż zapięta klatka, nogi zapięte, czyli zapięte wszystkie pasy, jakie były, to on cały czas mi tutaj tym dociskał dykę. Tak? Czyli jak to się nazywa? Gardło? Czy... Tak, gardło, szyję. Szyję. Nawet jak już byłem zapięty, on cały czas się nade mną znęcał. I w związku z tym ja przychodzę złożyć te wyjaśnienia, bo żądam, bo ja straciłem tak, reputację przez dwie opinie lekarskie, zostałem zrobiony wariatem, tak? Straciłem pieniążki, bo straciłem płynność finansową i teraz mnie banki ścigają za kredyty, które nie mogłem uregulować przez 2 miesiące, bo przez 2 miesiące nie zarabiałem. I w związku z tym moje roszczenia względem policji, względem komendy miejskiej w Mysłowicach są takie. Jako, że to wasz funkcjonariusz złamał prawo i złamał konstytucję, według której wszyscy jesteśmy równi, prawda? Wnoszę o 3 punkty. Punkt pierwszy, 20 tysięcy złotych odszkodowania plus pobyt tego pana, który mnie zaatakował, w tym właśnie szpitalu psychiatrycznym, bo on wymaga leczenia tymi też antydepresantami, bo jest osobą niestabilną psychicznie. To jest moja diagnoza jako osoby uczonej. I chcę, żeby ten pan został przebadany przez zespół psychiatryczny tak samo. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa, bo ja jestem światowej klasy ekspertem od bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. A do tego jestem Polakiem, jestem dumnym Polakiem i Warszawa nie była zainteresowana wdrożeniem tych innowacyjnych, moich innowacji u siebie. Rozumiem. I dlatego wróciłem do domu, bo pomyślałem, że tutaj będzie łatwiej, bo tutaj się uczyłem, tutaj byłem w szkołach, tutaj mnie znali, dokładnie. I tutaj też mojego ojca znali, bo tutaj Tomasz Kula był bardzo głośną sprawą swego czasu, bo był alkoholikiem i tutaj wiele interwencji przez wiele lat. Dokładnie. Także ja tu się wychowywałem w rodzinie alkoholowej i tutaj też mam dużo krzywdy od policji, że nie reagowaliście. To znaczy, ja do komendy mam 5 minut stąd, Katowicka 13/1, a wy przyjeżdżaliście po godzinie, interwencje przyjeżdżały albo coś, kiedy on się nad nami znęcał i pastwił. No ale to jest mało istotne. Chodzi teraz o moje bezpieczeństwo, bo jako, że ja zajmuję się bezpieczeństwem, prawda, to chodzi o to, żeby zabezpieczyć moje bezpieczeństwo intelektualne, tak? Żeby moja osoba była bezpieczna. A trzeci postulat, o który wnoszę, to jest lekarstwo, bo jako naukowiec... Najmocniej przepraszam. Dobrze. Meto jest, panie naczelniku. Tak, wprowadzam Sumisławskiego tam, gdzie jest odzysk. Oczywiście, że mogę, nie ma najmniejszego problemu. Znaczy, to jest przesłane do prokuratury, bo tam jest 3-3-5, albo czekam na decyzję pana prokuratora. Tak jest, panie naczelniku. A trzeci postulat, o który wnoszę, to wnoszę o to, żebyście udostępnili mi moje lekarstwo, które zostało mi zabrane przy jednej z interwencji, czyli marihuanę w ilości 10 gram. I to jest postulat numer 3. Rozumiem. I ja uważam, że moje żądania są uzasadnione. A ja od 18 stycznia... 18 stycznia wrzuciłem pierwsze wideo, które jest moją wizytówką. Tam jest 40 minut z mojego życia opowiedziane krok po kroku, jak doszedłem do tej innowacji, co mnie w życiu spotkało. I jak wyszło to, że ja odkryłem to, co odkryłem. A ja odkryłem taki pakiet bezpieczeństwa dla planety. Dla globalnie. Taka łatkę. W jaki sposób ma to być wprowadzone w życie? Właśnie ja to wprowadzam przez to, że przejmuję kontrolę nad cyberprzestrzenią i kończę wszystkie konflikty na Ziemi. Że na Ziemi nie będziemy się zabijać, tylko będziemy zabijać się w wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości, w grach komputerowych. A na Ziemi będzie panował pokój. Będziemy sobie żyli swobodnie, bez broni, bez...
Rozumie pan, żeby, tak, tak, żeby było bezpieczniej na ziemi, żeby nie pojawiały się już żadne wojny. A na razie co się panu udało osiągnąć? No, krok po kroku ma pan wszystko na YouTube od 8, znaczy od 18 stycznia produkuję. Mhm. I co mi się udało, że po weekendzie będę rozmawiał z wojewodą śląskim w sprawie osiągnięcia tutaj władzy w Mysłowicach, objęcia władzy, bo jako, że ja jestem... Przez tutaj... pana? Tak, dokładnie. Żeby, inaczej, żeby pan zastąpił prezydenta, powiedzmy. Albo żeby ustąpił przed panem. Wyżej, bo ja chcę mieć łatwiejszy dostęp, bo jako, że moje bezpieczeństwo jest globalne i żeby mieć łatwiejszy dostęp do areny międzynarodowej, to będę z wojewodą śląskim rozmawiał w sprawie utworzenia referendum w Mysłowicach, w sprawie koronowania mnie na króla, króla Mysłowic na wstępie. Wystarczy. A chodzi o to, że ja mam ogromne środki i przez to, że ja się dzielę wiedzą za darmo, tak. I pokazuję krok po kroku, jak do tego doszedłem, do tych rewelacji, i daję to wszystkim jak na tacy, prawda? Tak. To moja cena z każdym dniem rośnie i ja jestem warty coraz więcej. I po prostu nie ma znaczenia kiedy, ale dla ludzi, zwykłych obywateli, ja będę dawał wam tą technologię, pomagał wam się cyfryzować. Ogółem podnosimy jakość życia. I to jest opisane w tym pierwszym filmie. To jest ten materiał dowodowy, jest jakby publiczny i dostępny. I to jest taka moja gra i ja tworzę na bieżąco zasady gry i poruszam się względem zasad tej gry, którą stworzyłem. A moja fundacja, którą założę dopiero, bo nie miałem do tej pory czasu, bo dopiero udało mi się założyć działalność, ma jasny i prosty cel. Łączy Smetlia Space, tak samo, łączy zwykłych ludzi, biznes, nowe technologie, ekologię, szerzymy miłość do świata i zmieniamy go na lepsze. My tylko edukujemy, informujemy i rozwijamy, wspieramy właśnie bezpieczeństwo dzieci i planety w oparciu o nowe, innowacyjne, ekologiczne i technologiczne rozwiązania. A jeżeli pan osiągnął w Mysłowicach to, co pan chce, co dalej? To jak znaczy, pan dalej widzi? Jak, no, jako, że cały świat, no to wiadomo, Mysłowice, Śląsk. Czyli królem Śląska? Tak. Ale to nie, to już chodzi o to, że wystarczy, że ja w Mysłowicach odbuduję Mysłowice, cegiełka po cegiełce, bo ja będę miał dużo pieniążków w bardzo krótkim czasie, bo moja wiedza jest po prostu ogromna, a ja mam dopiero 27 lat, no i jakby tej... I do tego szybko myślę, więc jakby mam przewagę nad konkurencją, a do tego mam innowacyjny, rewelacyjny produkt, świeży. Nikt tego nie ma i nikt tego na to nie wpadł od tysięcy lat. To faktycznie. Przechodzimy do czynności procesowych. Dobra, to wyłączam nagrywanie zgodnie z obietnicą.